Woda jest podstawą życia, to prawdziwe źródło życia. Dlaczego tak często o niej zapominamy? O głodzie nie sposób zapomnieć, a o wodzie często. Zbyt mało wody w organizmie może być powodem spowolnienia metabolizmu, zmiany gęstości krwi, znacznego spadku energii, obniżenia sprawności i spowolnienia pracy mózgu. Dojść do tego mogą zawroty głowy, omdlenia. Pojawiają się zaparcia, chroniczne bóle mięśni i stawów. Jeżeli odwodnienie organizmu utrzymuje się dłuższy czas, może być ono przyczyną poważnych problemów zdrowotnych. Na pewno warto pić wodę, a nieprzekonanych przekona Izabela Potrzebowska-Kniaziuk. Izabela Potrzebowska-Kniaziuk jest psychodietetykiem i specjalistą do spraw żywienia. Jako absolwentka Uniwersytetu Humanistyczno-Społecznego Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej oraz absolwentka Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego i studiów podyplomowych na Uniwersytecie Przyrodniczym Katedrze Żywienia Człowieka. Wieloletnia dyplomowana nauczycielka, wykładowca na Uniwersytecie III wieku w Zgorzelcu. Prowadzi warsztaty kulinarne i wykłady otwarte. Nieustannie się uczy i zgłębia wciąż rozwijającą się naukę, jaką jest dietetyka. Rozwój osobisty jest dla niej istotnym elementem życia. Misją Izabeli Potrzebowskiej-Kniaziuk jest motywowanie i wspieranie osób w powrocie do zdrowia i kondycji psychofizycznej poprzez zmianę nawyków żywieniowych. To gwarantuje lepsze samopoczucie i więcej pewności siebie. Uporanie się z dolegliwościami sprawia, że człowiekowi wraca życiowa energia i siły witalne, a któż dziś tego nie potrzebuje? Dzień dobry. Dzień dobry. Mówi się, że woda to źródło życia, że to podstawa życia. Dlaczego tak często zapominamy o tej wodzie? O głodzie nie sposób zapomnieć, a o wodzie zdarza się i to często. Bardzo często mylimy poczucie głodu z chęcią, z pragnieniem, bo nam się właśnie wydaje, bo najczęściej nam się wydaje, że my jesteśmy głodni, a tak naprawdę organizm też się często dopomina nawodnienia, a my mówimy, o, znowu jestem głodna, o, znowu jestem głodna i co chwilę podjadamy. To jest też, to bardzo często też jest to podjadanie. Co? Może zamiast tego jednego podjadania wypić chociaż pół szklanki wody i wtedy się przekonać, czy to faktycznie jest głód, czy to faktycznie jest pragnienie. Mhm. Natomiast, no tak, no jest to podstawa, woda jest podstawą. Mówi się o tym bardzo często, bardzo szeroko, a problem nie znika. Mhm. Czyli woda może zdziałać cuda? Picie tak. Wody? Może zdziałać cuda, tak. W bardzo wielu przypadkach. Albo z drugiej strony patrząc, niedobór wody może sprowokować bardzo wiele dolegliwości, czy rozpocząć nawet choroby, jeżeli myślimy na przykład o problemie z nerkami. To po czym poznać, że nam brakuje wody? Po czym poznać brak wody? Taki objaw, pierwszy taki, to jest kwestia samego pragnienia. Kiedy mówimy, oj, bardzo chce mi się pić, tak? To jest taki znak, że już następuje odwodnienie. Czyli gdyby było to systematyczne takie picie, nie byłoby takiego czegoś, że chce mi się pić? Tak, tylko to znaczy nie chodzi o to, że my mamy nie czuć tego pragnienia, bo to też jest problem, prawda? Natomiast kiedy my w miarę systematycznie uzupełniamy tą wodę, to nie jest tak, że ta chęć picia jest taka bardzo gwałtowna, że wpadamy, wypijamy dwie szklanki wody. To nie jest sposób. To wcale nie jest korzystne dla naszego organizmu, bo tak krótko mówiąc, to przez nas przeleci, tak? W ciągu kilku minut będziemy w toalecie i wraz z moczem wypłuczemy też część mikroelementów. Natomiast ważne jest, żeby to pić systematycznie. Więc wtedy nie mamy tego takiego gwałtownego pragnienia. Natomiast możemy też zobaczyć na przykład po jakości, po kondycji naszej skóry, tak? To jest bardzo częsta przyczyna osób, które się skarżą, mam suchą skórę. Tak? I wtedy ja pytam, pierwsze moje pytanie, a ile wody jest po prostu na co dzień? I najczęściej za mało? I najczęściej jest za mało, najczęściej jest to właśnie problematyczne. Więc to jest też pierwsza taka rzecz, tak? Kondycja skóry. Tutaj oczywiście szczególnie ważne dla kobiet kondycja skóry na twarzy, tak? Czyli nasze zmarszczki i tak dalej. Kupujemy bardzo drogie kremy, a może, drogie panie, wypadałoby zacząć od sprawdzenia, ile ja faktycznie tej wody
piję, bo najdroższe kremy nam nie pomogą, jeżeli nie będziemy. Dokładnie, jeżeli nie będziemy tego robić od środka. Natomiast możemy też zobaczyć, oprócz suchości, możemy też zobaczyć po skórze, w momencie, kiedy na przykład weźmiemy w dwa palce fałd skóry, ona powinna elastyczna być, sprężysta, powinna nam wrócić do pierwotnego stanu. Natomiast czasami osoby są tak odwodnione, że kiedy ścisną sobie skórę, tak, ona zostaje w tym samym miejscu. Bardzo powoli wraca. Tak, czyli to już jest kwestia ubytku. Banalną rzeczą sprawdzimy również tak naocznie, bez nawet jakichkolwiek specjalistycznych badań, kolor moczu. On powinien być słomkowy. Im ciemniejszy kolor, żółty, bursztynowy, to już jest naprawdę problem. Czyli tutaj jest też ważne, żeby po prostu czasami sobie to skontrolować. Natomiast w drugą stronę, jeżeli on jest taki jasny jak woda, to też trzeba sprawdzić, bo być może pijemy za dużo. Czyli za dużo też niedobrze? Za dużo też niedobrze. Rzadko się to zdarza, ale są przypadki śmierci z powodu nadmiaru wody. Były takie przypadki, bo były konkursy, kto wypije więcej na czas. I kończyło się to tragicznie. Mhm. Więc... I wracając do tego, po czym poznać, to już wszystkie te elementy, czy jeszcze coś? Jedne, to znaczy to są takie bardzo podstawowe, które myślę, że każdy z nas bez jakiejś bardzo specjalistycznej wiedzy może to zobaczyć. Natomiast warto też jakby poobserwować siebie, zobaczyć na przykład, co się dzieje z moją koncentracją. To też często w pracy, gdzieś tam w urzędach, tak, w pracy takiej biurowej, kiedy osoby mówią, przychodzi moment, kiedy czuję się jakby odcięta od energii. Też warto zobaczyć, czy ja dzisiaj nawodniłam swój organizm, bo to jest bardzo ścisła korelacja z pracą mózgu. Brak wody, więc nasza koncentracja, ale również nasza energia, taka witalność też spada. Tutaj też bardzo ta woda ma bardzo duże znaczenie dla osób, które chcą uregulować sobie albo są w jakimś procesie regulacji masy ciała. Tak, bo przecież ilość wody dostarczonej do komórki to jest ilość energii, jaką ta komórka wytworzy. Między innymi, tak, z wody, między innymi. I odchudzanie też jest niemożliwe bez picia wody, prawda? Nie da się. Poza tym pamiętajmy, drodzy Państwo, że woda jest nam potrzebna do trawienia. To jest każda reakcja chemiczna, jakby potrzebuje, tak, tego składnika. Czyli kiedy zaczynamy jeść, to pijemy wodę przed jedzeniem, nie w trakcie, rozcieńczając soki trawienne. Czyli nawadniamy, przygotowujemy śluzówkę żołądka, organizm dostaje, żołądek dostaje sygnał, coś się będzie działo i zaczyna też wytwarzać enzymy trawienne i potem w trakcie jedzenia my nie musimy pić. A po jedzeniu? Po jedzeniu tak, ale z przerwą. Chodzi o to, żeby też nie w momencie, kiedy zjedliśmy posiłek, zalewamy to wszystko wodą, tak? Czyli poczekajmy, powiedzmy, te 30 minut. Ja wiem, że to może być trudne dla osób, które są przyzwyczajone bo pić takie przyzwyczajenia właśnie są. Tak, to jest przyzwyczajenie, dobre. Więc no, trzeba tutaj pomału z tego wychodzić. Natomiast kiedy napijemy się przed jedzeniem, to my w trakcie nie czujemy, bo najczęściej dlatego czujemy w trakcie jedzenia chęć picia, bo jest nienawodniony organizm. A skoro mu potrzeba do trawienia, to musi poprosić. No to tutaj dlatego jest problem, tak? Zbyt mało wody w organizmie to też jakieś większe problemy może się dowiązać z większymi problemami, prawda? Tak, z poważnymi chorobami, czyli tutaj już to, co wspominałam, czyli wszelkie problemy bardzo szeroko pojęte z nerkami. My tutaj nie omawiamy poszczególnych chorób, bo to nie nasza rola, natomiast no, trzeba pamiętać, że rzeczy typu kamienice nerkowe, piasek, początek jest od wody. Jakby podstawowym lekarstwem, w cudzysłowie, na te problemy jest po prostu nawadnianie. Po to, żeby przepłukiwać nerki. Im mamy gęstszy mocz, tym gorzej nerki filtrują. Więc jakby jesteśmy o krok tylko od tej choroby, prawda? Natomiast no... Jakieś chroniczne bóle głowy...
zaparcia, bardzo to też często, we wszystkim, prawda, woda pomaga. Bardzo często po tym między innymi widać, że jest niedobór wody, ale tak naprawdę gdybyśmy prześledzili różne jednostki chorobowe, cukrzycę, problemy z tarczycą, no wszędzie jest niezbędna, bo to jest, popatrzmy na tą wodę, że to jest nośnik energii. Czyli jeżeli jedna komórka wytworzy 100% energii, takiej jakiej ma, z wody plus składniki, tak, odżywcze i tak dalej, ale jeżeli tej wody zabraknie, to tego 100% tej energii nie będzie, więc będzie deficyt energii dla całego organizmu. W związku z tym, jeżeli będą jakiekolwiek problemy, to organizm nie będzie miał co rozdzielić na podstawowe fizjologiczne procesy plus na przykład na przemianę materii. Dlatego jest wtedy też taki problem. Do tego usuwanie toksyn, prawda? Woda też w tym jest niezbędna. Tak, jest niezbędna i jest to proces, który jest bardzo ważny dla naszego organizmu, ponieważ im więcej będziemy kumulowali toksyn w sobie, wiadomo, że tym bardziej oberwiemy i różne procesy fizjologiczne mogą być nawet zastopowane. Natomiast jeżeli te toksyny zostają w nas, to na przykład mamy problem ze skórą. Więc znowu woda i skóra. Znowu kolejne powiązanie, tak? Więc... Często ludzie przeliczają, że mam taką wagę, to muszę wypić tyle wody. Tej wody. Rzeczywiście tak. Te przeliczniki działają i jaki pani tutaj przelicznik by polecała? To jest naprawdę trudne, bo nie ma jednoznaczności. Jakby wzorów na przeliczanie mamy około 20 czy nawet więcej, więc jest bardzo dużo różnych sposobów. Natomiast trzeba popatrzeć jakby na siebie przede wszystkim. Jaką jestem osobą, jaki mam styl życia, ile ważę, jaka jest moja aktywność. Tak? W momencie, kiedy siedzimy cały dzień w biurze albo cały dzień jesteśmy na wycieczce w górach, wiadomo, że to trzeba tutaj zmienić. Więc nasz stan fizjologiczny, inaczej będzie piła kobieta w ciąży, inaczej będzie pił mężczyzna, więc mnóstwo czynników, które na to wpływają. Myślę, że chyba najważniejszą wskazówką jest obserwowanie siebie, czyli właśnie popatrzeć na swoją skórę, na kolor moczu. Chyba to jest najbardziej takie... najbardziej takie ewidentne i najbardziej takie namacalne, bo my możemy sobie przeliczyć, tak? Czyli tam na przykład naszą masę ciała podzielić przez 8 i generalnie wychodzi nam, powiedzmy, w miarę jakaś tam ilość. Ale nasz każdy dzień też jest inny. A takie 2 litry dla dorosłego człowieka, bo o tym się często mówi. Ja bym bardziej poszła w takie, powiedzmy, 6 szklanek, czyli troszeczkę mniej, około 1,5 litra, tak? To myślę, że możemy tak, powiedzmy, uznać za taką ilość. Tu jest też ważne na przykład takie rzeczy, ile ktoś pije kawy lub czarnej herbaty. Bo o ile kawa jest świetnym napojem, kawa, która jest z ekspresu, no to pamiętajmy, że odwadnia razem z czarną herbatą, odwadnia nasz organizm. Czyli uzupełniamy. W naturopatii mówi się, że to jest mniej więcej 0,5 litra wody po jednej filiżance kawy. Oj, to nie wiem, czy ludzie tego przestrzegają. Więc to jest istotne. A czy też liczymy jakieś zupy, kompoty w to miejsce, w miejsce tego wypicia szklanki wody? Doliczamy tą I ilość? Tak, i nie. Bo pamiętajmy o tym, że tak najbardziej, najlepiej, najkorzystniej i najłatwiej nawadniamy swój organizm wodą. Więc wszystkie inne rzeczy jakby już są trudniejsze. Tu jest też kwestia taka właśnie, na przykład, no dobrze, zupa okej, jak najbardziej. Mamy wodę w warzywach, w ogórkach, mamy w arbuzie i tak dalej, tak? W zależności jaki to jest produkt. Natomiast mamy na przykład takie produkty przetworzone już bardziej, czyli na przykład soki owocowe, więc tu nie jest już tak łatwo z nawodnieniem, bo jakby, żeby przyswoił organizm sok, musi najpierw jakby rozcieńczyć go wodą, którą mamy w sobie, czyli najpierw jakby tracimy, żeby zyskać. No to już, ale jak najbardziej te wszystkie, trzeba tutaj też patrzeć, ile właśnie jest wody w naszych posiłkach, więc to też jest coś pomocne, jest. Ludzie też często mówią, nie chce mi się pić. Tak. Po prostu mu się nie chce pić i wydaje się, że wszystko jest okej, a to chyba nie jest okej. Tak, bardzo często. Jak to zrobić, żeby coś w tej sprawie zrobić? Tak, to jest bardzo duży problem, kiedy osoby mówią, że nie czuję pragnienia. Potrafią cały dzień przefunkcjonować na szklance wody,
A naprawdę nie jest rzadkością na żadnej ilości wody. 3 kawy i szkody dla organizmu są chyba niezaprzeczalne. One się będą kumulowały. To nie będzie tak, że kiedy my jeden, drugi, trzeci dzień sobie taki zrobimy, będziemy na odwodnieniu, tak, to od razu jakieś konsekwencje bardzo poważne. Ewentualnie będzie nas na pewno mogła boleć głowa. Natomiast to też zbieramy z czasem konsekwencje i efekty. Natomiast w momencie, kiedy my z jakichś względów być może jesteśmy zapracowani, nie zwracamy uwagi na tą wodę i tak dalej i wpadamy w nawyk niepicia, rozregulowujemy taki naturalny mechanizm tego pragnienia, tak? Jesteśmy w stanie to zrobić. Bardzo często nasz organizm daje mnóstwo sygnałów. Zaparcie, sucha skóra, ból głowy i tak dalej. Brak energii, zmęczenie. Natomiast zwalamy to na 100 różnych jakichś przyczyn, nie bierzemy pod uwagę wody, tak? I tutaj naprawdę też jest czasami kawał ciężkiej roboty, który trzeba wykonać. Można sobie na przykład ułatwić życie aplikacjami, które są darmowe, które będą nam przypominały. Wtedy się włącza jakieś tam kapanie wody, lanie wody i tak dalej i my wiemy, że aha, dobra, jest ten sygnał. Można sobie wtedy odklikać, wypiłam pół szklanki wody, bo sami jesteśmy w stanie sobie określić, co jaki czas będzie nam to tutaj dzwoniło, ile tej wody mamy wypić. W momencie, kiedy będziemy klikniemy wypita, zliczy nam jeszcze w ciągu dnia i mamy czarno na białym, ile faktycznie tej wody wypili. A jak ktoś nie korzysta z aplikacji? Ktoś nie korzysta, tak. Więc można spróbować tak wizualnie też sobie o tej wodzie przypominać. Kupić jakąś dobrą butelkę, która gdzieś będzie z nami wędrować, tak? Rozstawiajmy wodę gdzieś tam, wszędzie, gdzie funkcjonujemy. Czasami niektóre osoby muszą mieć w szklance nalaną wodę, bo za dużo to dla nich wziąć butelkę, odkręcić albo pójść gdzieś nalać i tak dalej. Muszą mieć pod ręką. Tak, żebyśmy zaczepiali wzrokiem, że ta woda gdzieś tutaj jest. Można sobie na butelce markerem, powiedzmy na pół litrowej, jeżeli ktoś ma problem, nie stawiajmy 1,5-litrowej butelki, bo ona przeraża. Więc bierzmy małe 330 ml czy pół litra. Można sobie markerem napisać 4-5 podziałek, umówić się, co pół godziny wypiję, to będą 4 łyki. Więc szukać trzeba sposobu na siebie, bo naprawdę gra jest naprawdę warta zachodu. Jaką wodę pić? Gazowana, niegazowana? To też ma znaczenie, bo niektórzy na przykład nie lubią takiej niegazowanej wody i lepiej im się pije gazowaną. Ja myślę, że po prostu trzeba pić wodę. Ci, którzy dobrze tolerują gazowaną, niech piją gazowaną. Ja nie jestem zwolennikiem takiego zakazywania tutaj, nie musi być niegazowana woda, bo wtedy ktoś może w ogóle odrzucić. Niech będzie taka, jaka nam smakuje, bo pomimo tego, co się mówi, że woda nie ma smaku, to jednak różni się, prawda, z wartością minerałów i wtedy już jedna nam pasuje, druga nie, więc pijmy takie, jakie nam pasują. Kranówka też. Kranówka jak najbardziej, ponieważ sanepid od kilku lat nas namawia, że możemy tą wodę z kranu pić. Jest bezpieczna bakteriologicznie. Przy czym no ja na pewno bym tutaj namawiała na przykład na jakieś filtry centralne w domu, ponieważ czysta jest bakteriologicznie, ale niestety mamy badania i dowody na to, że mamy mnóstwo niepotrzebnych albo niechcianych przez nasz organizm substancji typu fluor, brom, czy pozostałości na przykład po lekach, tak? Które... A woda w plastikowych butelkach, bo tutaj też są różne opinie. To jest bardzo problematyczne. Na pewno nie może długo być przechowywana taka otwarta woda w butelce, prawda? Plastikowej. Tak, tu jest jakby pewna kwestia, na którą my jako konsumenci kompletnie nie mamy wpływu, ponieważ my nie śledzimy drogi transportu. Tak? My nie śledzimy, co się dzieje z tą wodą, która przyjechała, ile czasu stała na paletach, na dworze, wystawiona na działanie słońca. Natomiast badania nam pokazują, że może być rotacja ponad 200 substancji chemicznych z plastiku. I to jest już coś, co
no na pewno nie jest korzystne dla nas. Ale już mając nadzieję, że ten producent dostarczył dobrze tą wodę do sklepu, tak już ją kupujemy, wypić ją jak najszybciej. Chyba, prawda? Tak, nie wozić w samochodzie cały dzień. Na pewno nie. I jeżeli mamy taką możliwość, to kupujmy po prostu wodę w szklanych butelkach. Jest ich mniej, ale one coraz częściej się pojawiają. Niestety są też droższe od tych plastikowych. Natomiast woda w plastikowych butelkach jest niekorzystna, więc już lepiej sobie po prostu kupić bidon, bo są też bidony bez bisfenoli na przykład, tak, z wewnętrznymi filtrami węglowymi i naleć sobie wody z kranu. Z takimi wkładami, w których tak. Można cytrynę, tak, jakieś zioła tak, jeszcze dołożyć. Tak. Ale są też wkłady filtrujące, więc też dodatkowa funkcja, która nam będzie między innymi metale ciężkie izolować. I poleca Pani, aby wstać rano i wypić szklankę wody z cytryną? Bo to też nawet tak dwie. Się dużo o tym mówi. Nawet dwie, ponieważ ta pierwsza jest jakby kwestią uzupełnienia odwodnienia z nocy, a druga jest taką ilością wody na rozruch. Możemy to potraktować jako mini detoks. Polacy uwielbiają słowo detoks i robią wszystko, co jest związane z detoksem, więc jeżeli do kogoś to trafia, to niech sobie po prostu zrobi mini detoks wątroby. Woda z cytryną, ale to nie ma być 3 kropelki, tylko spróbujmy sobie wypić szklankę wody z sokiem z połowy cytryny, żeby to miało sens. I namawiam, żeby sobie dodawać szczyptę prawdziwej soli, czyli naszej polskiej kłodawskiej różowej albo himalajskiej, jeżeli mamy pewność, że ona nie jest podrobiona. Ponieważ to jest sposób na dopełnienie mikroelementów, które bardzo często wypłukujemy, bardzo szybko wypłukujemy w momencie, kiedy się pocimy, oddajemy mocz i tak dalej. Natomiast w tych solach mamy tych mikroelementów około 80, więc woda z solą i z cytryną ułatwia wchłanianie, więc jak najbardziej czyli polecam. Ona nie przeleci, tylko się zatrzyma się, tam, gdzie ale trzeba. W pozytywnym znaczeniu, tak? Bo nie chodzi nam o tworzenie obrzęków, które tak na marginesie, jeżeli ktoś ma obrzęki w okolicach kostek, to na pewno niech się przyglądnie swojemu nawodnieniu, bo to najczęściej i najprawdopodobniej jest sygnał z organizmu za mało wody. I tak zwane zatrzymanie wody w organizmie to jest brak wody. Niekoniecznie jest to zawsze związane właśnie z nadmiarem, tylko z niedoborem, bardzo często. Jakaś taka rada na sam koniec. Ile pić tej wody, jak często, co zrobić, żeby dobrze się nawadniać co dzień? Zacząć od rana i przez cały dzień do wieczora? Zacząć od rana i wytworzyć w sobie nawyk, że na przykład co pół godziny wypijam 2-3 łyki. Naprawdę, to nie muszą być jakieś ogromne ilości. Powiedzmy z 2-3 szklanki spróbować sobie właśnie dołożyć sól. To też nie ma być cały czas woda z solą. To też nie ma być cały czas woda mineralna. Tutaj musimy uważać osoby, które mają złogi w nerkach, kamienie nerkowe, niech uważają, bo nie można pić wody wysoko zmineralizowanej. Natomiast niech to będzie też woda, która jest neutralna, czyli woda taka zwykła, tak, niemineralna, ponieważ ona ma przepłukać nas. Im więcej ma woda w sobie też minerałów, to też nie będzie pełniła takiej funkcji przepłukującej i zabierającej te toksyny. Czyli często, a mało. Dziękuję bardzo za rozmowę i na dziękuję koniec bardzo. Koniecznie się napijmy.